wesołych świąt i wszystkim tu nam obecnym łask Bożych, obfitego 2015 roku. Miej po prostu troszeczkę trosk w 2015 roku, więcej zadowoleń. Wszystkiego dobrego. Najważniejsze dla niektórych, jak się mówi, zdrowia. Bo jeszcze niektórzy się jeszcze młodszy, to dają zdrowie, a już jesteśmy w takim wieku niektórzy, że już na te zdrowie troszeczkę szwankujemy. Niech każdy swoje lata. Tak jest też, prawda. Ale kobiety nie ma, to może je. Jeszcze raz, powtarzając się, zdrowych, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego dobrego dla was, dla rodzin, dla pracowników, współpracowników, dla wszystkich, którzy po prostu jeszcze z wami się będą spotykać. Tu przepraszam, jeszcze nie powitałem też redaktora. Ale zostaliśmy oficjalnie przepraszani, także dziękujemy. Tak, wszystkim tutaj po prostu wracając do powitań. Dla wszystkich, na tych, którzy, kogo może nie omyliłem, czy coś, że zdrowy, sobie świąt, wszystkiego dobrego w nowym 2015 roku. Proszę bardzo. Do was przybyć, bo tak to się nam składa ostatnio z księdzem dziekanem, że jak ksiądz może, to ja nie mogę, jak ja mogę, to ksiądz nie może. Ale myślę, że niebawem wszyscy razem się spotkamy, przynajmniej reprezentanci na komisji, na takiej miejskiej wigilii. Zapraszam wszystkich kierowników wydziału, wszystkich przewodniczących, więc na pewno będziemy mogli się spotkać. Kochani, ja chcę wam podziękować za współpracę przede wszystkim. Jako samorząd kolnejski, ale również we własnym imieniu chcę wam bardzo serdecznie podziękować. No i cóż, chcę życzyć wam takich spokojnych, radosnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Ja zawsze twierdzę, że święta Bożego Narodzenia są wtedy, kiedy wyciągamy do człowieka dłoń, do człowieka, któremu potrzeba pomocy i pomagamy temu człowiekowi. Myślę, że i samorząd, i związek ma takie zadanie, żeby pomagać tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Życzę wam, abyście tą pomoc nieśli, abyście bronili ludzi, którzy są ludźmi pracy i którzy tej ochrony potrzebują, bo system, w którym żyjemy, lepszy jest od poprzedniego, niewątpliwie widać to, ale nie jest systemem idealnym. W kapitalizmie muszą być silne związki, bo jeśli ich nie ma, wtedy ludzie pracy nie mają się dobrze. Tej sprawiedliwości, o czym mówił tutaj ksiądz, do końca nie ma i mam nadzieję, że będzie ona budowana. Będzie ona budowana przy współpracy oczywiście samorządu, rządu, związków zawodowych, parlamentarzystów, bo takiej współpracy Polska potrzebuje. Myślę, że mimo tego, iż nie jest bardzo dobrze, to poprawia nam się wszystkim. Nie dostrzegamy tego być może tak bardzo, bo ta poprawa jest wolna, a poza tym jest dosyć spore rozwarstwienie. Myślę, kochani, że te święta pozwolą nam o tym zapomnieć, że te święta spędzicie w rodzinnym gronie, w atmosferze świątecznej, przepełnionej miłością. I tego dla was, dla waszych rodzin, serdecznie życzę. Przed nowym rokiem zapewne się spotkamy, więc życzenia noworoczne przekażę na Sylwestra. Wszystkiego dobrego. Wiele kłopotów, myślę, tutaj z nami, koniakami, przecież ja tutaj nie przybywam. Czasami powiedzmy bez pozwolenia nawet. Znajduję się w różnych miejscach. Mam na myśli tu wadę cywilną, nie duchowną. Zanieść jak najlepsze życzenia księdzu Ciekanowi. I ta radość i ten pokój, bo to właściwie jest najważniejszy dzisiaj dar na ustach wszystkich. Postarajmy się raczej wyłączyć telewizory, zostawić tym na zajęty czas, żeby porozmawiać w rodzinach wśród tych zaproszonych gości świątecznych, żeby cieszyć się tą chwilą, tym czasem świętym nam zadanym, bo naprawdę jesteśmy tym pokoleniem, które doświadcza obecności wielu proroków.
wielu. Począwszy od świętego papieża Jana Pawła Wielkiego. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.